Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Okna i drzwi z Tolbut Włoszczowa. Perfekcyjne wykonanie, naturalnie piękne drewno. Oferujemy szeroki wybór okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Zapraszamy do salonów firmowych Magro. W Pile ulica Kossaka 98 oraz w Chodzieży ulica Zwycięstwa 9. Historia sportów motorowych w Pile jest długa i bogata. Jej początki sięgają lat 60., kiedy to założono Wojskowy Klub Motokrosowy Polonia Piła. To były lata tłuste, potem kluby zostały rozwiązane i o sportach motorowych zapomniano. W tamtych latach na naszych torach rozgrywano imprezy nawet szczebla centralnego. Teraz po reaktywacji Piła ponownie znalazła się na ogólnopolskiej, nawet międzynarodowej motokrosowej rozkładówce. Niespełna 3 lata temu, dzięki zaangażowaniu kilku fanatyków, a główną rolę odegrał tu Grzegorz Małuch, ponownie zawiązano klub motocyklowy. Tak powstał Cross ATV Piła. Mamy w pamięci pierwsze treningi i zawody, na torze 1-2 w porywach kilka motocykli. Po niespełna 2 latach ten obraz zmienił się diametralnie. Pilskie towarzystwo zarejestrowano jako klub motorowy i otrzymaliśmy licencję na organizację imprez sportowych. Już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia, wielkie otwarcie sezonu. W sobotę zaczyna się strefa zachodnia Polski. Jest to niejako otwarcie sezonu w zachodniej części naszego kraju. A w niedzielę, no wiadomo, to już jest z kolei trzecia runda Pucharu Polski. Dla nas to jest najważniejsze na tym obiekcie impreza w tym roku. Na środowy trening przyjechali zawodnicy z Piły i najbliższej okolicy. Ich liczba wymownie świadczy o niebywałym wzroście popularności tej dyscypliny sportu. Tak, i to jeszcze nie wszyscy nasi zawodnicy, no bo w tej chwili nasz klub już się rozrasta do potęgi niemalże. Jest ponad 40 zawodników. No, robimy wszystko, by w tym najbliższym weekendzie być tym klubem dominującym. I czy sobota i niedziela to są imprezy otwarte dla publiczności? Tak, oczywiście. Nieodpłatne, wstęp wolny. Także zapraszamy wszystkich gorąco, bo naprawdę będzie na co patrzeć. Powiem szczerze, że troszeczkę jesteśmy przerażeni tym, co się zapowiada, bo tego, co przeanalizowaliśmy, to około 200, a może nawet ponad 200 zawodników przyjedzie, więc takiej ilości jeszcze nie mieliśmy podczas organizacji imprezy. To wielki wysiłek organizacyjny, no i powiedzmy o sponsorach, może pomagają? No, możemy zmienić temat, bo raczej trudno. Nie, no przyznam szczerze, w tej chwili naszym największym sponsorem jest firma Drogbud, dzięki której został odbudowany tor motocrossowy. I praktycznie ta firma cały czas trzymie rękę nad tym, na pulsie, żeby ten tor był, żebyśmy mogli trenować na właściwym poziomie. Tak oto z niszowego klubu zarządzanego z pasją i wielkim oddaniem na naszych oczach powstaje prężnie i sprawnie działający mechanizm, dzięki któremu mamy okazję pasjonować się sportem motokrosowym na najwyższym poziomie. Swój udział w zawodach zapowiedzieli mistrzowie. Tak, no przyjadą wielkie nazwiska, przyjedzie Jarmusz, który był w tym roku bodajże chyba 18 w edycji, tegorocznej edycji rajdu Dakar. Jechał na motocyklach, w tej chwili przesiadł się na quadach, także w tym roku wystartuje w klasie quadów 2K. Właśnie dzisiaj zgłosił się do zawodów telefonicznie, co prawda będzie Jarosław Cisak, drugi polski zawodnik, który też startował w Dakarze, będzie Czachor. Będzie wiele nazwisk, na które naprawdę warto przyjść, popatrzeć, bo to są zawodnicy z najwyższej półki. W roku ubiegłym ten tor był w czasie rozgrywanych tych zawodów jedną wielką chmurą pyłu. Jak będzie tym razem? Wszyscy jadą do Piły z nadzieją, że nie będzie się kurzyło tak jak w ubiegłym roku, o czym ich cały czas zapewniam. Ale no tak jak widzimy, jest dosyć w miarę już przyczepny, choć ostatnie opady deszczu troszeczkę go rozluźniły. Mamy nadzieję, że do następnej niedzieli utwardzi się i zawody będą przebiegały w normalnych warunkach. W
imieniu organizatorów zapraszamy sympatyków sportów motorowych na teren po dawnym poligonie w Pile. Emocji z pewnością nie zabraknie. Telewizja wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Okna i drzwi Stolbud Włoszczowa. Perfekcyjne wykonanie, naturalnie piękne drewno. Oferujemy szeroki wybór okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Zapraszamy do salonów firmowych Magro w Pile, ulica Kossaka 98 oraz w Chodzieży, ulica Zwycięstwa 9.